Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych wypadów do lasu na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę godzina jest 6:43, czwartek, 26 września 2024. I w ten wrześniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc teraz przyjechałem w inny odcinek lasu, tak aby pochodzić w trochę w innych miejscach niż wczorajsze. I mamy pierwszego zborowików. Zobaczcie. Pierwszego prawuska z dzisiejszego wypadu, dokładnie, czyli czwartek, 26 września, i jest pierwszy z prawusków w innym odcinku tego samego lasu, trochę dalej, głębiej. Więc drodzy Państwo, cieszy. Więc delikatnie smykniemy i też przeznaczę 3 godzinki gdzieś na zbieraniu grzybków, bo muszę jeszcze wrócić do domu, iść do pracy. Zdrowy. Zobaczymy tylko, czy jeden. Oczywiście wziąłem licznik, tak aby nabijać sobie mniej więcej dla siebie. I mamy jedną sztukę, więc zapowiada się pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wiecie jak, bajecznie. O, a tutaj co mamy? Tu jest huba leśna, a tu jest, co to też? Nie. Myślałem, że to cygla stopory, ale nie, to nie borowik, cygla stopory. Więc tutaj muszę pochodzić i zobaczyć wśród tego, czy tu nie ma wśród tego mchu i powalonych patyków jakichś prawych grzybów. Muszę wydubać i mamy prawusek. Jest taki nierozwinięty, ale to jest prawy grzybek. Drugi. A tutaj wśród drzewa i powalonych konarów taki piękny osobnik. Zobaczcie, jaki piękny. Rozgrzebiemy, wsadzimy palce, o, i go wydubiemy. Zobaczcie, jaki piękny, prawy, wśród patyków rosnący borowik. Zaś tu mamy dwa maślaki. I tu jeszcze, czyli 4 sztuki z tego miejsca. Zaś tutaj kolejne 2 piękne borowiki, które oczywiście przytulę, 3 nawet piękne prawe grzyby. A obok był i czwarty oraz piąty z borowików. I tutaj jeden
mocno zakorzenione, więc jedną ręką ciężko je wyjmować, dwa wydobywać, trzy, cztery. Kolejne cztery. Zobaczcie z tego miejsca. Dokładnie. Cztery prawoski. A tutaj jak pięknie. Dokładnie. Jak pięknie jest tutaj. I dwa kolejne piękne borowiki. Ajajajajaj. I tu trzeci. Ajajajajaj. Dwa. I tu obok. Trzeci. Trzy piękne prawe grzyby. Zobaczcie, jakie cudeńka. Dokładnie. I tu jest czwarty. Tu jest czwarty. Tu mamy cztery. Zobaczymy, czy nie ma nic tutaj. Przynajmniej ja nic nie widzę. Pomalutku. 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 Nie ma nic. Więc cztery. Jest 17 borowików. Zaś tam, niedaleko tych czterech, był kolejny rosnący borowik. Oj, 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 ajajajajaj. Jak głęboko zakorzeniony. Prawy, piękny grzyb. Cudeńko. Dosłownie. Cudeńko. Piękny. Ale tutaj obok, zobaczcie, były jeszcze trzy rosnące, mniejsze borowiki. Rosnące, mniejsze borowiki. I tu też widzę pięknego borowika. I tu też widzę pięknego borowika. Joj, 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 joj. Ajajajajaj. Jaki piękny. Jaki piękny borowik. Jaki piękny. Ajajajajaj. Oj, 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 oj. Jaki piękny, dorodny prawy, który na mnie czekał tu wśród mchu. Oraz tutaj się schował taki nieduży borowik, którego też przytulę. Drodzy Państwo, jest jeszcze taka sytuacja, że jedna z pań napisała, że szkoda, że tyle śmieci w tym lesie i ja z sobą nie zabieram tych śmieci. Drodzy Państwo, jest taka sytuacja, że ja przyjeżdżam busem, autobusem i po prostu jadę na grzyby, zbieram wiadro grzybów, wracam do domu, a nie będę środkami komunikacji miejskiej, busami ze śmieciami jechał. No dajcie spokój, drodzy Państwo. Nie do przesady. Nie po to ja przyjeżdżam do lasu na grzyby, żeby po ludziach śmieci zbierać i do Kielc wozić w autobusie komunikacji miejskiej. No dajcie spokój. No drodzy Państwo, trochę powagi w
tej sytuacji oraz do kolegi, który mówi, że bardzo niechlujnie to zbieram. Tu jest piękny, niechlujnie to zbieram. Po prostu czasu nie ma. Szybko trzeba zbierać grzyby. Nie człowiek tylko grzybami żyje. Pracuję zawodowo w fabryce przez 8 godzin i jeszcze muszę to obrać. O, tu jest jeszcze jeden. Muszę to jeszcze obrać. Chcę dla was jak najszybciej wstawić film z grzybobrania. Ogarnąć w domu. Więc to czasu dużo zajmuje. To trochę kolego powagi. I żebyś ty chociaż połowę tego robił, co ja robię dziennie, to by było dla ciebie za dużo. 2, 4, piękne. Nie ma co się czepiać. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, ale nie ubliżajcie mi. Tu jakie dziury, jamy. Dobrze. Dużo ludzi jest, więc uciekam trochę od nich, tak, aby w samotności sobie pochodzić przed pracą, drugą zmianą, która mnie jeszcze dzisiaj czeka. Więc w samotności chodzę. Ale tu nic nie widzę, więc muszę się cofnąć, iść w jakieś bardziej zielone miejsca, gdzie rosną borowiki. A tutaj widzicie, piękny borowik. Piękny jeden borowik, który pójdzie do koszyka, nie inaczej.
i ósmy. To było 8. A 3 metry dalej był 9. 10. I 11. Do koszyka. Było w końcu 11. Muszę cię eksmitować, ślimaczku. Niestety. Niestety. Muszę cię eksmitować. Tu masz. Kawałek nogi i sobie jedz. A reszta jest pyzy. Ale tu koto ślimaka, były górecki kupecki, zobaczcie, górecki kupecki. Jest jeden i tam niżej drugi, górecki kupecki oraz tu górecka kupecka. Odgarniamy i kolejne dwa z tego miejsca. Ale zakorzenione mocno. Ciężko je oderwać, naprawdę ciężko je oderwać, ale piękne grzyby. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Zagęszczałem ruchy, godzina 9:25, czas iść do domu, jechać do domu, do pracy. Na tą chwilę jest 162 sztuki. Nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. I jadę do domu. Cześć!
Pychota. Smacznego, drodzy widzowie. Smacznego.